Jerozolimskie już płonie na cieszyńskich stołach wigilijnych od ładnych kilku lat. Harcerze z Chówca Ziemi Cieszyńskiej co roku dbają o to, żeby to światło było dostępne tutaj na naszej cieszyńskiej ziemi, nie tylko w Cieszynie, ale też na terenie całego powiatu, bo oczywiście Chówiec Ziemi Cieszyńskiej to cały nasz powiat. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. W zeszłym roku harcerze z Chówca Ziemi Cieszyńskiej przebyli ze światłem 830 km i 331 mil morskich. Harcerze w tym roku znów udali się po betlejemskie światło. Przekazali symboliczny ogień wczoraj 21 grudnia duchownym, samorządowcom i mieszkańcom Cieszyna. Spotkanie to miało miejsce na cieszyńskim rynku, które zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Co roku w ogóle ZHP od 1991 roku uczestniczy w przekazaniu betlejemskiego światełka pokoju, a w zeszłym roku zmieniliśmy koncepcję i postanowiliśmy nie tylko roznosić światło do instytucji i kultury naszego miasta, ale przede wszystkim spotkać się z mieszkańcami. Na czym polega ta symbolika? O co chodzi z tym przekazaniem tego światła mieszkańcom, pani burmistrz? W ogóle to jest tak, że jest to od 1986 roku jedno z działań charytatywnych takiego koła świątecznych, gdzie powstała idea, żeby przywieźć to światło prosto z Betlejem, żeby każdy mógł poczuć właśnie trochę tego ducha świąt i trochę zrozumieć tą ideę, czyli ideę jedności, pokoju, braterstwa i przyjaźni między narodami. Ponieważ teraz w Betlejem ciągle jakby toczą się spory i walki, które są tam kulturowo od zawsze. Tak naprawdę w dniu tego odpalenia światła od wiecznego ognia jest takim symbolicznym dniem właśnie pokoju. Świątecznie też jest w cieszyńskim ratuszu, tutaj trwają warsztaty dla dzieci. Tak, my jako harcerze specjalizujemy się właśnie w zabawach i z młodzieżą i z dziećmi, uczymy przez działanie, więc stąd taki pomysł, żeby zorganizować warsztaty, które prowadzą dziewczyny Zowki, za co im bardzo serdecznie dziękuję, żeby każdy nie tylko mógł zabrać to światło, ale tak naprawdę trochę się zatroszyć, zaopiekować, włożyć coś od siebie. W tym roku akcji towarzyszyło hasło Światło, które łączy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.